Lasowiacy to grupa etnograficzna, ludzie, którzy zamieszkują po dziś dzień tereny położone, najogólniej rzecz ujmując, w widłach Wisły i Sanu. To teren, który przez długie, długie wieki był porośnięty Puszczą Sandomierską. Gęsty las, bagna, moczary, rzeki dawały poczucie bezpieczeństwa. Ludzie wiedzieli, że mogą się schronić w lesie, a jednocześnie można było korzystać z jego darów. Było to Królestwo Bartników. Mieli tutaj swoje rewiry i stąd ponoć pochodziły najlepsze miody, które swego czasu trafiały nawet na królewskie stoły. Rzeczpospolita przez długie wieki prowadziła rozmaite wojny, biorąc jeńców wojennych i tu nakazano im mieszkać, tu żyć. Ale głównym elementem osadniczym byli ludzie, którzy masowo zaczęli napływać z terenów Mazowsza. Szukali dla siebie bezpiecznego i dobrego miejsca do życia. W czasach panowania Marii Teresy, to jest mniej więcej XVIII wiek, przyjechali tutaj osadnicy niemieccy i na tym terenie tworzyli własne przysiółki. Ta mieszanina wielka, przez wieki współistniejąc ze sobą, stworzyła jedną dużą grupę, którą dziś my nazywamy lasowiakami, ale oni sami o sobie mówili, że oni są lesioki, lesiaki. Jedna z nielicznych grup etnograficznych, która sama się nazwała. Ci ludzie czuli się po prostu mieszkańcami lasu. Naokoło lasy były. Korzenie były na miejscu. Te, to tak samo kocierbkowe, świerkowe, ziodełki. I to z tego się wykonywało. To korzenie się obrobią i w takie kółka się składa. One uschną, a jak się ma potem koszyk robić, to do wrzącej wody się wkłada, żeby odmiękły i robi się potem tak. A to jest, ten obłąk jest młody brzucki. Tu się zaplata. I to w ten sposób. Dzisiaj to my niepotrzebne jest to robić, tylko ja robię z tego tytułu, że ja jakbym tych koszyków nie robił, to bym chory był. Na te eksponaty koszykarskie mam astronomiczny odbyt. Ktoś za granicę jedzie, prezent komuś zawiść, urodziny, imieniny i jeszcze takie różne wydarzenia. Chciałbym mieć ucznia, ale trudno zdobyć tego ucznia. No. Dziś młodzi w innych sprawach zainteresowani są i pragnąłbym, żeby ktoś się tego nauczył, bo to się już, ci co robili, to się już wykrusza wszystko, jest takich ludzi, jest mało w dzisiejszych czasach, to jest mało jest tych ludzi. Lasowiacy mieszkający na terenie puszczy żyli skromnie, bardzo prosto, ale też ze względu na to, że nie mieli specjalnie kontaktów ze światem zewnętrznym i świat zewnętrzny tu do nich nie przychodził, musieli nauczyć się samowystarczalności. Rzeczywiście potrafili zrobić sobie w zasadzie niemalże wszystko. Żeby cokolwiek zrobić, trzeba zachować dwie zasady. Pierwsza rzecz, koło się musi kręcić, a druga rzecz, niestety, ręce cały czas muszą być mokre, żeby ta glina miała w rękach taki fajny poślizg. I na początku ustawiamy tę kuleczkę tak idealnie, starać się w miarę idealnie na środku, w kształcie stożka. Teraz kciukami robimy taki dołeczek. I tego równego kręcenia się już musimy pilnować do samego końca, żeby nam się to nie rozchwiało. Nadaje troszeczkę pomalutku kształt temu. Garnek ma taki brzuszek, więc ta ręka, która jest w środku, wypycha troszeczkę na zewnątrz tę ściankę i tak można formować każdy kształt. To jeszcze zanim pójdzie do pieca, to ja to będę miał kilka razy w rękach. Nie wypuszczę tego z rąk, dopóki tego nie dopieszczę tak. Na tyle, ile umiem. Ja jestem garncarzem trzecim pokoleniem już w naszej rodzinie. W tej chwili już mam 38 rok pracy na tym kole garncarskim. To trudne czasy dla garncarzy. Były trudniejsze, teraz troszeczkę się to poprawiła nam sytuacja, bo ludzie wracają pomalutku do natury.
do drewna i tak samo do gliny. Zajmujemy się we trójkę w naszej rodzinie tym fachem. Ja robię, żona robi, córka też. I każdy ma swój dział. Ja wykonuję te rzeczy głównie na kole garcarskim, mniejsze, większe. Żona taki ma bardziej temat zabawkowy, czyli jakieś ptaszki, koniki, aniołki, gwizdki. Córka troszkę mniejsze formy robi, ale robi i na kole, i bardziej w rzeźbie się specjalizuje. Także praktycznie jak ktoś do nas zaglądnie, to nie odjedzie bez towaru. Zawsze coś dla siebie znajdzie. Lasowiacy bardzo ciężko pracowali, ale rodzice, jeżeli już zdecydowali się jechać na targi czy jarmarki, zwykle przywozili swoim pociechom specjalne drewniane zabawki, które były wykonywane tu u lasowiaków w Leżańsku. Ptaszki, klepaki malowane farbami anilinowymi w 3 podstawowe kolory z niezmiernie charakterystycznymi deseniami. Brzoza Stanicka była kiedyś zagłębią zabawkarstwa. Niemal co drugi dom ktoś coś robił. Jak byłem mały, pamiętam u sąsiadów, przyglądałem się jak robili taczki. Była niesamowita fura trzasek, czyli tych wiór wszystkich wystruganych, bo dzisiaj jest heblarka, a dawniej nie było heblarki, strugali wszystko ośnikiem. I to były niesamowite ilości, żeśmy nieraz leżeli jako chłopcy w tych, jak to było przyjemnie, zapach tego drzewa i tak dalej. A jak pasłem krowy, to moja sąsiadka strugała ośki do koników. Także ja tą zabawkę widziałem wszędzie. Moją specjalnością są koniki przede wszystkim i właśnie robię w tej chwili konika. Przygotowanie samej bryły, wszystkiego bardzo pracochłonne. Ile to trzeba materiałów różnego rodzaju. Nawiercania, robienie sprężynek, tak jak przy dzięciołach czy przy innych rzeczy. Prawda? To jest niesamowita praca. Zabawkarstwa uczyłem się samodzielnie, rozbierając stare zabawki, stare wzory. Masę wzorów skompletowałem, na tym się wzorujemy. Takie jak tutaj były wykonywane. Nie chcemy nic zmieniać po prostu, żeby kultura nie zaginęła i żeby została jakaś pamiątka po tych czasach, które były, nie? Największa radość to jest, gdy dzieciaki po prostu mogą zobaczyć tą zabawkę, dotknąć. Uczestniczę w wielu pokazach w przedszkolach, prowadzę warsztaty dla dzieciaków. Dużą satysfakcją jest dla nich, bo na przykład nie mają styczności z czystym drzewem. Jeżeli taki dzieciak na rozpoczęcie zajęć, on może powąchać drzewo, jakie jest iglaste, liściaste, jak pachnie świerk, jak pachnie sosna. To są niesamowite chwile dla takich dzieci. Moją zabawkę można rozpoznać wszędzie, gdzie tylko jest, a jest niemal na całym świecie. Niektórzy mają całą kolekcję moich koników, od małych do dużych, bo robię w kilku rozmiarach te koniki, jeden wzór. Ja nie wykonuję tego dużo, ale jest zaklęta dusza w tym. Nigdy nie da się osiągnąć tego, że ileś godzin poświęcone danej zabawce przekłada się to na sprzedaż, na towar. Jest to piękna rzecz, szczególnie dla starszych ludzi, którzy sentymentem wracają do tych rzeczy. A dzisiaj dzieciaki nawet nie potrafią się bawić takim klepakiem czy innymi rzeczami, pukawką tradycyjną, czy dzięciołkiem, czy schodzącym po drabinie, czy jakieś inne, prawda? Dlatego, że zmienił się świat. Lasowiacy mieszkający w lesie to lud, który rzeczywiście był bardzo nastawiony w sposób tradycjonalny. Tradycyjne było u nich wszystko, także muzyka. Lasowiacy kochali muzykę taką dziką. Mówiło się nawet o niej, że taka dzika muzyka z puszczy. Kapela Szterka gra! Tańce i hulanki były bardzo popularne, były potańcówki, no ale głównie obsługiwano wesela, a na tych weselach najchętniej tańczono oberki, tutaj królestwo oberków, no i Polek oczywiście. Polki takie specjalne, które grane, no to były i tramle, i hura Polki, oczywiście był i lasowiak, i dziwkowian, były też i inne tańce, ale no, te były takie najważniejsze, najbardziej charakterystyczne. Wszystkie
za to porywały ludzi do tańca i powodowały, że jak to opisy nam przekazują, ludzie tańczyli do utraty tchu, aż nad ranem na weselu dleli. Zaczynałam od haftu krzyżykowego, ale zafascynowana zawsze byłam haftem ludowym. Stroje lasowiackie zawsze były dla mnie takim wyzwaniem. Zaczęliśmy je szyć jeszcze w Ośrodku Kultury dla kapeli ludowej Łęgowianie, a później stały się dla mnie motywem przewodnim obecnego zajęcia. Wykonując komplety strojów lasowiackich, zawsze dostosowuję je do miejscowości, z których pochodzi dany zespół. Wykonujemy je dla kół gospodyń wiejskich, dla zespołów tanecznych, zespołów śpiewaczych. Wydaje się, że ten strój jest bardzo skromny i taki delikatny, subtelny, natomiast kiedy bardziej przyjrzymy się tym wszystkim wzorom haftów, zobaczymy ich ogromną różnorodność. Lasowiacy byli ludem bardzo przesądnym, często starali się zabezpieczać przed złymi duchami, dlatego w hafcie można zauważyć wilcze zęby, naprzemiennie ułożone kwadraciki lub trójkąciki oznaczające ochronę przed pewnymi zjawiskami. Mamy też ślimacznicę. Taki powtarzalny wzór kółeczkowy oznaczał życie. Bardzo miłym jest moment, kiedy koła gospodyń wiejskich dostają strój, ubierają i prezentują się. Wtedy wiem, że ta praca się opłacała i panie zadowolone, uśmiechnięte wyglądają przepięknie w takich tradycyjnych strojach ręcznie haftowanych. Na Downy wsi lasowiackiej, no to gotowali jedzenie takie, jakie im urosło w polu, w ogródku. To, co mieli i sami zrobili, sami uhodowali, sami urobili, no to z tego było to jedzenie. Tu na blasze akurat piekły się brozioki. Trzeba było złapać mąkę, trochę kwaśnego mleka, jakieś jojko, sodę oczyszczono, mówiło się o tym broza. Joj na gorąco, ciepło blachę, no nie może być za gorąco, bo się spolo placki, no. A ja tu siedzę, oj, zimioki łobirą. Na kapustę śmiocano. Z wieczora się to robiło, przez noc zmiotki ze stoły, usiekane i one tak trochę puściły tego krochmolu, takie, żeby było gęstsza ta potrawa. No i gotowali. No a teraz my doczekali dobrych czasów. Nie ma potrzeby gotowania kapusty. Właściwie to jest potrzeba, no, po to, żeby tę kapustę, jako to danie tradycyjne, danie, z którego ten region kolbuszowski słynie, to przekazujemy młodym, organizując różne warsztaty, na których pokazujemy, w jaki sposób się to robiło. Dajemy do spróbowania dzieciom, młodzieży, dorosłym i w taki sposób chcemy zatrzymać to w pamięci młodych ludzi, no aby oni znowu, jak to w ogóle się da zrobić, zostało. Należy się cieszyć, że to dziedzictwo cały czas trwa, nieprzerwanie. Są regiony, gdzie trzeba było to odtwarzać. Tu nie trzeba, bo są tu zespoły po dziś dzień działające, które tańczą charakterystyczne lasowiackie tańce, mają w swoim repertuarze rozmaite śpiewy. Są też i kapele, muzycy, którzy potrafią cudownie odtwarzać, grać charakterystyczne melodie z tego terenu. To jest tak ciekawe dziedzictwo, że pociąga za sobą bardzo wielu młodych ludzi, którzy chcą zajmować się rodzimym folklorem. Organizowane są rozmaite festiwale żywej muzyki, gdzie wszyscy mogą usłyszeć, jak kiedyś taka lasowiaków muzyka brzmiała. A taka muzyka z pazurem, taka, która musi mieć żas, zapada głęboko w pamięć i wszyscy zainteresowani będą mogli tu przyjechać i ją usłyszeć.